W czasie II wojny światowej opuściło linię produkcyjną 586 tysięcy Jeepów i Fordów GPW. Ilość na froncie sięgała maksymalnie 2 tygodni. Tylko. Samochód ten zastępowano stopniowo od lat 60. Najpierw pojawił się Ford Mud, oznaczony przez Armię Stanów Zjednoczonych jako M151, który bardzo przypominał Jeepa. A główną rzucającą się w oczy różnicą było poprzeczne ułożenie żeber osłony chłodnicy. Następnie samochody Jeep Willys, który również podbił marzenia II wojny światowej, stworzył nową jakość. Szanowni Państwo, sprzęt, którym należało dowieść żołnierzy na pole bitwy. Gdy stwierdzicie Państwo, przecież mogą iść na piechotę, oczywiście, ale w tym momencie cofamy się do wojen okresu napoleońskiego, do okresu Wielkiej Wojny, popularnie nazywanej I Wojną Światową. Ale tu Dodge stworzył coś zupełnie nowego. 250 tysięcy egzemplarzy. Drodzy Państwo, to Dodge T-24-23. WC-63 to pojazd napędzany sześciocylindrowym, dolnozaworowym silnikiem T-223. Stąd jest nazwa. Moc tylko, a może aż 92 konie mechaniczne. Wyprodukowany w liczbie ponad 43 tysięcy egzemplarzy. Dziś chory sen inżyniera, to rzecz absolutnie realna i jakże ważna. W tym momencie, gdy toczy się przed Państwem, powinniście sobie wyobrazić zupełnie inną scenerię. Dużo więcej piasku, jeszcze więcej piasku, a najlepiej piasek i błękit morza. Bo pierwsze wielkie zastosowanie tego wynalazku tu, na polskiej ziemi, to zeszłoroczna operacja D-Day. Ale proszę Państwa, brytyjska szkoła projektowania nagle okazuje się, że zespawane ze sobą blachy pod przeciwnymi kątami. 4 koła, silnik i tworzymy coś, co jest w stanie bezpiecznie dowieść człowieka na pole bitwy. A Half-Track, drodzy Państwo, to nic innego, tylko seria półgąsienicowych transporterów opancerzonych. Konstrukcja amerykańska, okres II wojny światowej. Nigdy nie było ich tak wiele w Bielsku-Białej. Dzisiaj aż 3. Bo kiedy wchodzimy do produkcji, bazując na podwoziu 1,5-tonowego Forda V8 i miało znaczenie Half-Track M2, wtedy jeszcze armia nie potrzebowała tego rodzaju pojazdów. Rok 1940 był rokiem amerykańskiego snu, ale kiedy przyszedł dzień hańby, kiedy przyszły efekty Pearl Harbor i należało rozwiązywać kłopoty względem współczesnych sojuszników i nowych wrogów, jakże szybko weszły do produkcji. Trakcja półgąsienicowa i inne wersje, jak choćby 30-cylindrowy Chrysler gwiazdowy wysokoprężny, 5-obiegowa synchronizowana skrzynia biegów, zapas paliwa 662 litry, masa bagatela 30, nieprzekroczone tony. Przed Państwa oczami dymiący i kurzący M4 Sherman. Trakcja gąsienicowa, załoga 5 osób. Dziś wyjątkowo mieszana, mazowiecko-podkarpacka, produkcja od roku 1942. 49 tysięcy. Jak spod Arnhem. Przejazd drogami, bezdrożami sprzed Tualianckiego. Można byłoby stwierdzić, że to ostatnia szarża. W pewnym sensie tak, ale drodzy Państwo, w takim układzie kolorystycznym, tak dobrana, tak precyzyjnie przygotowana do tejże przejażdżki, cóż, nie do końca wiem, czy Sweet Viola ma to do siebie, że prowadzona jest tak precyzyjnie, a za nią ścigający dingo, ale to sugeruje, że dwa rodzaje, męski i żeński, we właściwym układzie są ułożone. Proszę Państwa, od Willisów, przez Dodge, od Half-Tracków, przez amfibię, a na samym końcu, spoglądając w stronę jeszcze raz przemykającego Shermana. Dziś większość tych nazw to albo wyszukiwarki internetowe, a później suma wiedza, bądź też płaski charakterystyczny.
gigantyczny ekran telewizora bądź też kina. Teraz dla Państwa rzeczywistości, kiedy zaparkują, można podejść, można zobaczyć, jaki to pancerz, można dotknąć, można się wybrudzić, można zabrać ze sobą fotografię typu mamo, mamo, siedziałem obok Halftraka. Raczej ciężko będzie usiąść wewnątrz, gdyż odpowiadając na pytanie jednej z pań, a dlaczego nie można wejść do środka, bo to jest bardzo cenna konstrukcja. A pytanie za pytanie, czy do pani samochodu można byłoby wejść? No nie, a zatem patrzcie Państwo na to nie tylko od strony jeżdżącego zabytku, ale zabytku o wartości większej niż Citroeny C5 rozdawane przez pewną stację radiową, bądź też inne marzenia natury niemieckiej, francuskiej bądź japońskiej znajdujące się w salonach, jakżeż często zostające tylko marzenia. Jak wspomniałam, 2011, operacja i nadal nie rozumiemy, dlaczego Państwa przebywa. Człowiekiem, który dowodził na pierwszej linii, który kulą się nie kłaniał i dla którego zjechanie jak psa sierżanta, który był zdenerwowany i mówił, że jest zmęczony bitwą.